Otwarta przestrzeń lokacji NX-42 zaklasyfikowana została zagrożeniem klasy Delta. Zagrożenie to rozprzestrzenia się do naszej rzeczywistości. Lokacja zwana jako Nexus 42 to bardzo niebezpieczna przestrzeń międzywymiarowa, która przenika do naszego świata. Aktualnie jesteśmy świadomi o zarażeniu NX-42 w następujących województwach. Pomorskie, mazowieckie, świętołęckie, śląskie, łódzkie, zachodniopomorskie. Nieświadomy podróżnik może dostać się do niej, przechodząc przez praktycznie każdą strukturę pełniącą funkcję mostu. Przejścia te aktywne są w godzinach nocnych, od zachodu do wschodu słońca. Zapadnięciu zmroku zaleca się pozostanie w domach i unikanie otwartych, słabo oświetlonych przestrzeni. Twoje ciało nie zostanie odnalezione. Z początku NX-42 przypomina zwyczajną przestrzeń, do której podróżnik spodziewa się dotrzeć po przebyciu mostu. Z czasem jednak zauważalne są odchyły od normy. Postaci występowania pozbawionej pigmentu roślinności i innych anomalii. Wśród nich najgroźniejszy jest Bet NX-42. Zaleca się opuszczenie lokacji przed nastaniem świtu. Podczas pobytu w Nexusie 42 pozostań w aucie albo zabudowanym miejscu i czekaj na pomoc. Ryzyko ataku bytu NX-42 jest wtedy o wiele niższe. Występowanie pozbawionych pigmentu roślin to oznaka zagrożenia klasy Delta i zarażenia terenu bytem NX-42. Byt panuje w niewielkiej grupie. Ze względu na ich ekspansywność i agresję wobec ludzi na ich terenie, a także samo występowanie na otwartych polach, byt NX-42 otrzymał desygnację Ponaki. Należy unikać ich za wszelką cenę. Jeśli stracisz orientację w terenie w NX-42, jedynym sposobem na znalezienie drogi powrotnej jest odnalezienie bytu zwanego przewodnikiem. Byt ten otrzymał desygnację NX-42-0. Nie udowodniono występowania więcej niż jednego przewodnika, z racji czego uważa się, że to jedyny osobnik tego gatunku. Jego mimowolne gesty ramion zazwyczaj wskazują najbliższe wejście z Nexusa 42. Nie jest to celowy zabieg, a jedynie biologiczny odruch mający na celu pozbycie się nieproszonych gości na jego terenie. Pamiętaj, aby wobec przewodnika stosować odpowiednie maniery i odzywać się do niego z odpowiednim szacunkiem. Jeśli obdarujesz przewodnika wartościowym dla niego przedmiotem, takim jak wyroby tytoniowe, puszki po monsterach bądź roboksy, będzie on bardziej skłonny ty prowadzić cię z powrotem do twojego świata. Zdarza się również, że gesty przewodnika wskażą ci nie tylko drogę do wyjścia,
ale też miejsca, w których znajdują się potężne artefakty i święte miejsca Nexusa 42. Uwaga! Jeśli znieważysz przewodnika, któremu skończyły się papierosy, luty się o szybką śmierć. Bądź o to, że przypadkowe stado Polaków wykończy cię, zanim dopadnie cię przewodnik. Gdy dojdzie do rozwścieczenia przewodnika, cała elektronika i twój sprzęt padnie i zrozumiesz, że ucieczka jest bezcenowa. Pozostaje ci ostatnia deska ratunku. Nie jem ryby. Mamy nadzieję, że ten materiał informacyjny okazał się pomocny. Zagrożenia międzywymiarowe występują coraz częściej, a poinformowany obywatel to bezpieczny obywatel. Thank you.